Hej, cześć, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Dorso92 i moi drodzy, witam was w nowym odcinku Zagrajmy w Gothic 2 Classic. Jest to już piąty odcinek. Moi drodzy, jesteśmy dalej w mieście portowym Korinis i dzisiaj chciałabym udać się do Bartoka i z nim na polowanie. Nagrywam ten odcinek jeden po drugim, żebyście też mieli od razu na jutro film, żeby już nie było takich dziwnych problemów, tak jak wcześniej. No i co? I tutaj też na targowisku chyba mamy troszeczkę do ogarnięcia, chociaż tutaj są handlarze i w sumie ja nie potrzebuję jakoś bardzo z nimi gadać chyba. Nie wiem, no Bartok jest dla mnie aktualnie najważniejszy. Hej, ty! Co słychać? Nie jesteś stąd, co? Nieważne, ja też nie. Gdzie się wcześniej kręciłeś? W lasach polowałem na wilki i ścierwojady razem z innymi myśliwymi. Ale rzuciłem to. Czasy zrobiły się niebezpieczne. Kręci się tam sporo podejrzanych typów. Gdzie mogę znaleźć innych myśliwych? Mieliśmy obóz niedaleko tawerny, w połowie drogi do gospodarstwa Onara. Ale nie wiem, czy ktoś jeszcze tam został. Bosper mówił, że kiedyś dla niego pracowałeś. To prawda, ale jego interesują tylko te cholerne skóry. Mówiłem mu, jak się tam zrobiło niebezpiecznie. Nie zwrócił na to uwagi. No cóż, przynajmniej dobrze zapłacił. Nie mogę narzekać. Możesz mi coś o nim powiedzieć? Ostatnio ktoś ukradł Bosperowi jeden z jego łuków w biały dzień. Jakiś facet po prostu wszedł do jego sklepu, wziął łuk i wyszedł. Złodzieje są coraz bardziej bezczelni. Możesz nauczyć mnie czegoś o polowaniu? Mogę ci pokazać, jak się cicho skradać i posługiwać się łukiem. Chyba mi to jakoś bardzo niepotrzebne. Czemu nie pójdziemy na polowanie razem? We dwóch jest bezpieczniej, to prawda. A więc znasz się trochę na polowaniu? To znaczy, umiesz zdejmować skórę ze zwierzęcia? Tak. Dobra, ale chcę zobaczyć 50 sztuk złota. Za to będziesz mógł zatrzymać skóry i sprzedać je Bosperowi. Uczciwy układ, no nie? Skąd ja ci wezmę? Na razie. Nie mam na razie. Mam 100 sztuk złota, dobra, nieważne. No nieważne, myślałam, że nie mam. Lorda Hagena ogłasza się, co następuje. No to chodź. W związku z zaistniałą sytuacją dla własnego bezpieczeństwa obywatele powinni za południową bramą lasu, zaczyna się las. I bez droży tam znajdziemy dookoła miasta dużo zwierząt. Co więcej, pewnie zabrania więcej się wszelkich kontaktów ze zbuntowanymi dobra, dzieciakami. Dobra, chodźmy stąd, bo nie mogę słuchać po prostu tego gościa. Wiecie co, właśnie mnie olśniło. Czy ty, Bartok, na mnie poczekasz? Poczekasz na mnie. Chociaż to mi chyba nic nie da, to co ja chciałam zrobić, bo to nie w tym miejscu. Ale przyszło mi do głowy, żeby po tych beczkach wejść na dach. To ma prawo bytu? Albo tędy? Nie, dobra, nieważne. Gdzie jest Bartok? Beliar do innej istoty, ale Adanus zesłał potężną falę, która zmyła ją z powierzchni ziemi. No nie. Boże, kochany. Nie wytrzymam. Odeszły także drzewa i zwierzęta, więc Adanus więcej się super. O to mi chodziło. Dobra, przejdziemy się na początek na miejsce, gdzie powinien być. A później się z nim przejdziemy do miejsca w lesie, gdzie powinien ewentualnie być, bo postacie w Gothicu się lubią teleportować do pewnych punktów, jeżeli się za nimi po prostu nie idzie. Skoro Bartoka nie ma w tym miejscu, to powinien być za miastem. W lesie. A jak nie, no to musimy się wczytać na początku odcinka i zrobić jeden wielki cyrk. Która wróciła do królestwa Beliara. Nie, po prostu nie wierzę w to. Przed chwilą gościu był, odwróciłam się tylko na pięcie i nagle zniknął. Trudno mi w to uwierzyć. Uwielbiam takie rzeczy. Tutaj cię nie ma? Nie macie tu. Się z tobą zgadzam. Powiedzcie mi, że on tu jest w tym lesie. Będę się lepiej trzymać od tego zdania. Czy coś, cokolwiek. Nie ma go tu.
Ale bieda. Dobra, musimy się wczytać na początku samego filmu. Chociaż nie, tu się zapisałam. Czy on tutaj jest? Byłoby świetnie. O, jesteś tutaj. Ciekawi mnie bardzo, gdzieś ty polasz. Przemierzył ziemię, by znaleźć człowieka. A gdy dobra, nie mogę słuchać tego Watrasa. Chodźmy stąd jak najszybciej. Stał się jego sługą. Masakra. Nie zasłużył sobie na to. W ogóle myślę, że jak to uda nam się zrobić, to pójdziemy sobie od razu do najemników. Na farmie Akila są jeszcze chyba takie w miarę fajne zadania. Ja się boję, że Bartok jest śmiertelny, ale to się zaraz okaże. Znowu jedna z tych głupich bestii. Ja liczę, że on sobie poradzi bez mnie. Szczególnie na późniejszym etapie. Okej, bo ja mam teraz troszeczkę lepszą broń i więcej siły. Okej, no dobra, tutaj sobie fajnie radzi. Niczego tu nie znajdę. Tam go na zębacze może ciągać nie będę, bo tam są zębacze. Są czy nie ma? Czy to w Gotiku 2 noc kruka? Jest zębacz, dobra. Bartok, jak coś, to ja idę cały czas za tobą, okej? Dobra, on sobie będzie strzelał do tych wilków. One zaraz tu przylecą całą chmarą. Tylko, no właśnie. Ty jesteś śmiertelny, czy... Nie mogę sprawdzić za bardzo. Tak, Bartok jest śmiertelny, niestety. Nie bij Bartoka, Chryste Panie. Błagam cię, napij się. Przecież go zabije tamto cholerstwo. Jezu, przy tym jest tylko i wyłącznie gorzej. Nie ma czego tu nie mać. Ile mam skórek? Biegło bodajże 6 wilków. Czemu mam skór tylko 5? Nic tu nie ma. Nie ma czego plądrować. Nic tu nie ma. Niczego tu nie znajdę. A, bo tam leży jeszcze jeden, dobra. Tylko wiesz co, chłopie, no ja nie wiem, co ja mam z tobą zrobić, bo... Z jednej strony bym z tobą poszła dalej, ale z drugiej się cykam. No i jak myślisz? Powinniśmy iść dalej w las, czy nie? Dobra, spróbujmy. Chodźmy dalej. W porządku. Miejmy nadzieję, że jakoś to będzie. Spróbujemy. Jak będzie nie szło, to się po prostu wczytam i nie będę tam z nim szła. Bo i tak te skóry, co chciałam, to mamy. Nie jest dobrze. Czy ja dobrze robię? Chyba niekoniecznie. A może byś się wyleczył? Proszę cię. Dobra, zapiszemy się na nowym slocie. Bo tu są niby krwiopijce, nie? I to jest okej. Ale tam będzie gorzej. Za chwilę. A ja nie chcę, żeby Bartok mi zginął. Bo wiecie, expik te sprawy... No, koniec z tobą, bestio! Jest spoko, tylko że jakby on mi się tak, wiecie, tak stanął i się wyleczył. Albo nie wiem, jakby ta krwiopica przylazła, go urządliła. Jak on się teraz nie wyleczy, to on zginie. Jak cię pieprznę? Lepiej uważaj. Przepraszam. Następnym razem ci niczego przyłożę. Nie znajdę. Przepraszam. Jesteśmy Eluwa? Wszystko w porządku? Jasne. Upolujmy kilka bestii. Mhm. A możesz się wyleczyć, proszę.
Jezus. Przecież ja... Nie, ja już to widzę, co się zaraz stanie. No, już się to dzieje. Dobra, ten ork się na szczęście zajął mną. Dobra, może go wykończymy jakoś oboje. Ała, tylko... Dobra, da się go zabić, tylko ja muszę mu nie wchodzić pod broń. Właśnie, to też jest jeden ze sposobów na zdobycie tego orkowego topora. Chyba mi grę zaraz wywali. Okej, dobra, doczytało się. No, sami widzicie jak jest. Dobra, Bartok sobie radzi chwilowo z nim jakoś. Jak go weźmiemy na dwa baty, to powinno być bez problemów. Dobra, udało się. Jak widzicie, z niego spory drop był nawet całkiem fajny. Okej, bałam się, że nam to nie wyjdzie, ale wyszło. Super. Dość tego, wracam do miasta. Tutaj jest zbyt niebezpiecznie jak dla mnie, nawet we dwóch. Ork, zaraz za miastem. Jasna cholera. No to na razie. Możesz sprzedać te skóry Bosperowi. No i dobra, o to mi chodziło. Tu są jeszcze te gobliny czarne. I to jest jedyny minus, że żeśmy ich nie wykończyli. No ale już się nie będę czepiała. Przespacerujemy się jeszcze to po tym lesie troszeczkę, bo mogą być jakieś rośliny. Z tych krwiopic i tak nic nie ma. No ten ork, tak wiecie, wyskoczył dosyć solidnie, ale no, ubity. Więc mamy z niego i expa, i mamy drugi toporek, który możemy sprzedać. Tu jest chyba w miarę już bezpiecznie. Szukam tylko jakichś roślin, czy faktycznie nie ma. O, fajne drzewo rosnące w powietrzu. Tylko w gotiku takie rzeczy. Widzę, że za dużo roślin to w tym lesie nie ma. Raczej same grzyby. Wolny ten Bartok, no nie? Dopiero tam jest. Dobra, mamy nieubite zębacze w okolicy, więc musimy się mieć na baczności, żeby w nie przez przypadek nie wejść. A powoli się do nich zbliżam, ale na razie nie mam zamiaru się zbić z zębaczem. Chociaż nie wiem, czy zauważyliście, ale całkiem fajne obrażenia w tego orka weszły. Poszłabym ewentualnie zlać te gobliny, chociaż boję się, że to one zlają mnie. Szczególnie, że ja mam jednak tą zbroję farmera cały czas, a nie nawet jakiś porządny, skórzany pancerz. Ale no, tak jak mówię, nie byłam w stanie dostać się do tego magazynu, gdzie są skonfiskowane te rzeczy Matea. Jakbym mogła, to pierwsze co to bym zrobiła... Tam są dwa gobliny. Czarne albo i trzy. Przecież ich tam jest sześcioro, nie ma opcji. Najpierw widziałam jednego, potem nagle już widziałam sześć, nie? Dobra, nie idę tam. Na zębacze też nie idę, czyli tutaj mamy teren na razie w taki sposób zostawiony. Musimy się trochę jeszcze podkoksić, na pewno lepsza zbroja się przyda. Idziemy oddać skóry, zostaniemy czeladnikiem u Bospera od razu. Tutaj jakiś grzybek pominęłam. No i dobra. Tu myślałam, że coś leży, ale niekoniecznie. Nie wiem, czy się zapisałam po tej walce z Bartokiem, także zapiszemy się jeszcze raz. No i tak, do Bospera. I myślę, że możemy iść do dzielnicy portowej, ruszyć sprawę tego... Wiecie czego, Chryste Panie. Tej gildii złodziei, bo... Albo iść do najemników. Co do tych wilczych futer? Mam je. Proszę. Wspaniale! Wiedziałem, że nadajesz się do tej pracy. A oto zapłata, tak jak obiecywałem. I co? Co myślisz? Czy to nie lepsza praca niż kucie mieczy po całych dniach? Albo napełnianie małych buteleczek w zakurzonej komnacie?
Słyszałem, że ktoś cię okradł. Kto ci to powiedział? Pewnie Bartok, co? Nie miał nic ciekawszego do powiedzenia? No cóż. Mówię ci, jak dorwę tego drania, to niech się lepiej modli. Wyszedłem ze sklepu tylko na chwilę. Kiedy wróciłem, zdążyłem tylko zobaczyć, jak wychodzi z moim łukiem na ramieniu. Od razu wezwałem strażników, ale ten niegodziwiec uciekł do portu. I tam go zgubili. Narobiłem takiego szumu, że straż przetrząsnęła całą dzielnicę portową. Ale nic nie znaleźli. Cholerne obiboki. Założę się, że mój łuk jest ciągle w mieście. Poinformowałem strażę przy obu bramach i nie widzieli, żeby ktoś wychodził z moim łukiem. Jak dorwę tego łobuza! Dobra, postaramy się go znaleźć. Chcę zostać twoim czeladnikiem. Hej, wspaniale! Wygląda na to, że już znasz podstawy. Harad uważa, że jesteś dobrym człowiekiem. Torben dał ci swoje błogosławieństwo. Nie jestem zbyt pobożny, ale mnie to nie przeszkadza. Konstantino powiedział, że jeśli o niego chodzi, to możesz się zapisać gdzie chcesz. A Mateo mówi, że jesteś wart swojej wagi w złocie. A to oznacza, że masz poparcie wszystkich mistrzów. Możesz dla mnie pracować, kiedy tylko chcesz. Super. Wchodzę w to. Nie pożałujesz. Myślę, że dobrze nam się będzie razem pracowało. Od razu mam dla ciebie skórę cieniostwora. Co mam robić jako czeladnik? To proste. Przynieś mi tyle futer, ile zdołasz. Zapłacę ci za nie lepszą cenę niż każdy inny handlarz. O to mi chodziło. Poza tym możesz się w ogóle nie pokazywać w sklepie. Poradzę sobie świetnie sam. A gdzie mam spać? Nie mam tu dla ciebie pokoju. Powinieneś znaleźć jakieś łóżko w gospodzie koło placu targowego. Nie byłam tam w ogóle jeszcze. Mam dla ciebie kilka skór. O, nawet skóra cieniostwora. Takie są sporo warte. Dobra robota. Przyjdź do mnie, jak będziesz miał następne. Super. Towarów twoich nie chcę. Jesteśmy w takim razie usytasy. Co ja mam założone za broń? Topór marynarski, dobrze. Chociaż tak jak już wspomniałam, chyba będę chciała iść w broń dwuręczną. I teraz tak, sprawa tego złodzieja. Możemy się zająć najpierw tym, żeby pogadać z Rengaru chyba. Nie wiem, czy tutaj w karczmie nie ma jakiegoś zadania dla nas. Tutaj mogę tylko kupić coś do picia. Dobra, to na razie tego nie chcemy. Czy ja mam trochę grosza? No mam trochę grosza przy duszy, to możemy sobie zarzucić tutaj u Abuina wróżbę. Witaj, przyjacielu. Spocznij na mych skromnych dywanach i zapal spokojnie fajkę. Kim jesteś? Nazywam się Abuin ibn Jadir ibn Omar Khalid ben Hadzi al-Sharidi. Jestem mędrcem i wróżbitą, astrologiem i znawcą tytoniu. Jaki tytoń proponujesz? Moje fajki nabite są ostrym, orzeźwiającym tytoniem jabłkowym. Spróbuj, czego tylko zapragniesz, synu przygody. Czy masz jeszcze jakiś inny tytoń? Używam tylko najlepszego tytoniu. Ta mieszanka o aromacie jabłoni pochodzi z mojej ojczyzny, z Wysp Południowych. Ale oczywiście, zawsze chętnie spróbuję nowej mieszanki, jeśli komuś udałoby się przyrządzić naprawdę dobrą. Jak to się robi? Weź na przykład moje jabłkowe ziele, a potem spróbuj zmieszać je z innymi składnikami. Możesz to zrobić na stole alchemicznym, jeśli oczywiście znasz podstawy alchemii. Gdzie mogę kupić tytoń jabłkowy? Dam ci dwie porcje. Od twojej mądrości zależy, jak je wykorzystasz. Jeśli pragniesz więcej, udaj się do Zurisa, mistrza mikstur. On robi ten tytoń i go sprzedaje. Dobra, dziękuję. Czy możesz mi powróżyć?
Moje talenty są na twoje usługi za skromną opłatą, o ojcze szczodrości. Ile chcesz? Dla ciebie zaryzykuję spojrzenie przez czas za marne 25 monet. No i super. Ale pamiętaj, przyszłość zawsze jest niepewna. Mogę tylko ujrzeć przelotnie niektóre chwile. Opowiedz mi o przyszłości. Dobrze, poszukiwaczu wiedzy. Teraz wejdę w trans. Czy jesteś gotowy? Orkowie pilnują wejścia. Stary tunel. Górnicza dolina. Ludzie w lśniących zbrojach. Mag. Twój przyjaciel jest z nimi. Czeka na ciebie. Ogień. Atak. Potężna istota. Płomienie. Wielu zginie. Przykro mi. Wizja się skończyła. Nie widzę nic więcej. Spoko. Na razie mi wróżby nie zrobisz, bo musi się zmienić rozdział. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Tu jest jeszcze Rangar, ale Ulf. Ogłasza się, co następuje. Od chwili obecnej Lord André przejmuje wyłączne dowództwo nad naszą strażą. Wykonuje zlecenia magów wszyscy i paladynów. Mieszkańcy, którzy posiadają właśnie dostarczyłem trzem karczmarzom w mieście wino z klasztoru. Nie wstępują w szeregi straży. Kim są ci trzej karczmarze? Jednym z nich jest ten miły człowiek za barem. Drugim jest Karagon, prowadzący tawernę na placu świątynnym. Trzecim zaś Cardiff, właściciel knajpy w dzielnicy portowej. Co możesz mi powiedzieć o klasztorze? My, nowicjusze, poszukujemy oświecenia w modlitwie do Inosa. Pod nadzorem magów przyswajamy też podstawy wiary. Służymy im, by oni mogli służyć Inosowi. No i przygotowujemy się do zjednoczenia z ogniem. Zabierz mnie do klasztoru. Nie ma szans. Nie wiesz chyba, z iloma stworzeniami musiałem sobie poradzić, zanim tutaj dotarłem. Kiedy pomyślę o tych wszystkich krwiopijcach, wilkach i goblinach, to się cieszę, że nie muszę się stąd ruszać. Poza tym i tak nie wszedłbyś do klasztoru. Dlaczego? Wejść tam mogą jedynie magowie, paladyni i nowicjusze. Jak mogę zostać nowicjuszem? Kiedy człowiek czuje głęboką wewnętrzną potrzebę... Hej, powiedz mi tylko, jakie muszę spełnić warunki? Potrzebujesz darów, owcy i... 1000 sztuk złota. Skąd mogę wziąć owce? Od farmerów oczywiście. Nie dostaniesz jej jednak za darmo. Skąd mam wziąć tyle złota? Jak mniemam, nie znasz nikogo, kto by za ciebie zapłacił. Zatem będziesz je musiał zarobić. Dobra, to takie głupie pytanka były w sumie. Jak się dostać do klasztoru? Nie będziemy tego robić, bo to jest jakbyśmy chcieli być magiem. Prospera, członek straży miejskiej. Dostęp do górnego miasta, słuchajcie, to my już możemy zrobić. Mieszkańcy Korinis. Na rozkaz wielmożnego lorda Hagena. Tylko pytanie, czy musimy iść do strażników, czy musimy iść do kogoś innego? Na przykład do... Nie wiem, do kogo, do André? O Boże, chyba nie. Wiecie, bo chcę odhaczyć też zadanie, no a to możemy już chyba tutaj wchodzić normalnie. Stój! Do górnego miasta wpuszczamy jedynie obywateli Korinis oraz oddziały królewskie. Nie sądzę, żeby... Jestem szanowanym obywatelem Korinis. Pozwól mi przejść. Cokolwiek skłoniło mistrzów z Korinis do przyjęcia cię jako ucznia, nie chcę nawet o tym słyszeć. Możesz wejść. Ale uważaj, jeden wybryk i będziesz miał poważne problemy. Dobra, chyba zadanie się zakończyło. Tak.
Dobra, czyli możemy już wchodzić do górnego miasta. Na razie mnie to nie interesuje. Ja bym chciała się, kurczę, dostać tutaj, ale się nie da. Nie mów. Masakra. Nie może tak dalej być. Dało się, ale już się nie da. Będę się lepiej trzymać od tego z daleka. Możemy jeszcze tak spróbować, tak randomowo. Może jakimś cudem wyjdzie. Chociaż no, ja już widziałam, że raczej niekoniecznie. Nawet nie mogę teraz tu wskoczyć. Dobra, leję na to. Dobra, jesteśmy czeladnikiem Bospera, jesteśmy obywatelem miasta. Idziemy do dzielnicy portowej, bo mnie jeszcze tutaj nie było. A no tak, jeszcze chciałam do Rengaru spróbować zagadać. Czyli w sumie musielibyśmy zrobić targowisko najpierw. Obgadać ludzi. Tutaj w sumie jeszcze do tego... Jest trochę ludzi do odwiedzenia, szczególnie, że nie pamiętam, kto nam daje jakie zadania. Czy mogę kupić coś do picia? Dopóki masz złoto, możesz tu nawet jadać posiłki. Świetnie. Jak idą interesy? A, nie przypominaj mi. Lord André serwuje na placu Wisielców darmowe piwo. Prawie nikt tu już nie zagląda, oprócz paru bogaczy z górnego miasta. Coś z nimi nie tak? Niektórzy z tych elegancików potrafią być naprawdę denerwujący. Na przykład taki Valentino. Nie mogę na niego patrzeć. Niestety, nie mogę sobie pozwolić na selekcję klientów. Potrzebuję każdej monety, jaką mogę zarobić. Wszystko, co zdołałem zaoszczędzić, zostało skradzione wraz z moimi srebrami. No właśnie, bo oni mają problemy z tą gildią. Obrabowano cię? To było już jakiś czas temu. Tej nocy w knajpie siedziało pełno ludzi, a ja odszedłem tylko na moment, żeby roznieść zamówione piwo. Jednak tym draniom wystarczyła nawet krótka chwila. Zawiadomiłem straż, ale oczywiście nic nie znaleźli. Ich interesuje tylko darmowe piwsko. O co chodzi z tym Valentinem? Jest obrzydliwie bogaty i nie musi pracować. Zresztą opowiada o tym każdemu, kogo tylko spotka. Niezależnie od tego, czy ta osoba chce go słuchać. Zawsze siedzi w knajpie aż do rana, wypijając ogromne ilości alkoholu, a bladym świtem wraca chwiejnym krokiem do górnego miasta. Codziennie jest tak samo. Dobra, co ty masz? Pokaż mi swoje towary. Masz jabłka, może kiedyś mi się przydadzą. Dobra, no i tutaj nie zrobimy za wiele. Dowiedzieliśmy się o tych srebrach. I to jest chyba jako informacja. Nie mam pojęcia, do czego mi to miało być potrzebne. Dobra, przejdziemy się na to targowisko. Ogólnie, no, warto pogadać z tymi wszystkimi ludźmi. Posiadają jakiekolwiek przeszkolenie w zakresie walki. Niech wstępują w szeregi straży. Lord André stawia kilka baryłek przedniego piwa. Super, mogę sobie zabrać to całe piwo? Chyba nikt się nie obrazi. W ogóle nie robiłam dawno zapisu gry, także może by wypadało. Wiecie, jakby był jakiś act isolation czy coś w tym stylu. Z Ulfem już gadałam. Może spróbujemy jeszcze z tym Rangarem pogadać? Hej, co słychać? Póki paladyni nie mają dla mnie żadnych zadań, mogę się spokojnie odprężyć i wypić kilka piwek. Czegoż więcej można pragnąć? Pracujesz dla paladynów? Tak. Donoszę im o sytuacji w mieście. W tej chwili jest wyjątkowo spokojnie. No okej, możemy, widzę, pogadać. Może jeszcze jedno piwko? Nie ma nic lepszego niż chłodny porter. Czy my go upijamy w tym momencie? Zdaje się, że chciałeś powiedzieć coś o orkach. O, tak, tak, prawda. Orkowie nie stanowią żadnego zagrożenia dla miasta. Wcale. Utknęli w górniczej dolinie, a przełęcz jest to obstawiona przez paladynów. Nawet chrząszcz się nie przeciśnie. Tak, potem się okaże. Jak się mają sprawy z orkami? Nie ma się czym martwić. Paladyni i my, strażnicy miejscy, panujemy nad wszystkim.
Idź lepiej do domu i pozwól nam w spokoju wypełniać nasze obowiązki. Strzeżemy miasta i jego obywateli. Dobra, to świetnie. A jak ci dam? Może jeszcze jedno piwko? Nigdy. To powiesz mi coś jeszcze? Dobre pytanie. W ogóle dlaczego wyjąłeś butelkę po ginie? To nie jest piwo. Podobno zauważono za miastem orka. Tak, jasne. Wielki, niebezpieczny ork. Prawdziwe monstrum. Na pewno zaatakuje miasto. Posłuchaj no. Nakopiemy mu do tego tłustego orkowego tyłka, jeśli tylko zbliży się do miasta. Rozumiesz? Mhm. Rozumiem. Jeszcze? Może jeszcze jedno piwko? Smakowite, zimne piwo. Absolutnie najlepsze. Tak, właśnie go upijamy i wyciągamy informacje. W sumie dobrze. Nieczęsto spotyka się kogoś, kto stawia piwo. Jesteś w porządku. Dobra, to już chyba wszystko, bo już nic mi nie chcesz powiedzieć. Słuchajcie, słuchajcie, mieszkańcy Korinis. Dobra, tu jest jeszcze miejsce do spania. A, klient, co mogę dla ciebie zrobić? Mam parę pytań dotyczących miasta. Opowiedz mi o mieście. Korinis to jedno z najbogatszych miast w Królestwie, choć może w tym momencie trudno w to uwierzyć. Odkąd zaczęła się wojna z orkami, handel przestał przynosić zyski. Król zażądał, żeby wszystkie statki handlowe zostały skonfiskowane na użytek armii. Więc rzadko przypływają tutaj jakiekolwiek jednostki, co z kolei oznacza marne zaopatrzenie. Wielu mieszkańców martwi taki stan rzeczy. Nikt nie może przewidzieć, co przyniesie przyszłość. Możemy tylko z pokorą czekać na to, co ma nastąpić. Chyba nie mamy żadnego wpływu na przyszłe wydarzenia. Gdzie mogę tu coś kupić? Targ znajduje się dokładnie naprzeciwko drzwi frontowych. Znajdziesz tam wszelkie możliwe towary. Po drugiej stronie miasta jest jeszcze kilka sklepów i zakładów rzemieślniczych. Większość z nich znajduje się przy bramie. Ryby możesz kupić w dzielnicy portowej. Sklep rybny znajdziesz tam bez trudu. A co jak będę szukała pokoju? Szukam pokoju. A więc trafiłeś we właściwe miejsce. Jeden z paladynów powiedział mi, że mogę tu spędzić noc za darmo. Tak. Idź na górę. Wciąż jeszcze mamy tu kilka wolnych łóżek. Czemu paladyni opłacają noclegi? Ja też tego nie rozumiem. Może chodzi im o to, żeby oczyścić ulicę z biedoty, która, jak wiadomo, popełnia wiele przestępstw. Poza tym pewnie chcą się przypodobać wędrownym kupcom. Odkąd chłopi zaczęli się buntować, to oni są naszym jedynym źródłem zaopatrzenia. A poza tym, chyba chcą załagodzić panujące w mieście nastroje. Lord André zorganizował nawet darmowe piwo. Rozdaje je na placu Wisielców. Kto tu teraz mieszka? Praktycznie wszyscy moi klienci to wędrowni handlarze. Aha. Tylko nie próbuj ich okradać. Nie chcę tutaj żadnych problemów. Dobra, no to chyba, że coś nowego. Mam? Nie, to już wiemy. Dobra. Haha, te drzwi są zamknięte. Potrzebuję do tego. Ale tam wejdziemy. Dobra, idziemy jeszcze na targowisko dzisiaj, bo w sumie przydałoby się ogarnąć sprawę, szczególnie, że tu jest Rengaru i to jest bardzo ciekawa postać. Ale zanim, no to mamy jeszcze Baltrama i innych. Witaj, przybysz. Nazywam się Baltram. Przyszedłeś uzupełnić zapasy jedzenia? Niestety, muszę cię rozczarować. W tej chwili nie mam zbyt wielu zapasów, ale wkrótce dostanę nową dostawę. Masz dla mnie jakąś pracę? Nie, mam już chłopca na posyłki. Porozmawiaj z innymi kupcami. Dobra, pokaż towary. Pokaż mi swoje towary. No faktycznie, masz tak naprawdę nic. Kanapkę można sobie zrobić ze serem. Dobra, Azuris, czy coś jeszcze możemy pogadać? O klasztorze. Powiedz proszę coś więcej o klasztorze. Najlepiej będzie, jeśli osobiście porozmawiasz z mistrzem Daronem. On wie na ten temat więcej niż ja. No to już z nim gadaliśmy, pokaż towary.
Pokaż. Ty masz mikstury, boska moc gwiazd, to będzie przydatne też, chyba do jakiegoś zadania. Tutaj mogą być jakieś zadania, dlatego ja tak chodzę. Niech Inos będzie z tobą, nieznajomy. Jeśli szukasz porządnych towarów dla podróżnika, trafiłeś we właściwe miejsce. Ale ostrzegam cię, jeśli weźmiesz coś bez zapłaty, zawołam straż miejską. Chwileczkę. Czy ja wyglądam na złodzieja? Ha! Nie byłbyś pierwszym, który ucieka dziś z moimi rzeczami. Ktoś cię okradł? Nie mogę tego udowodnić. Gość był wyjątkowo przebiegły. Przedstawił się jako Rengaru, a o ile to naprawdę jego imię. Przez kilka ostatnich dni kręcił się wokół targowiska. Już dalej tu jest. A co wieczór daje w szyję przy stoisku z piwem w dolnej części ulicy. Założę się, że ten drań pije za moje pieniądze. Na chwilę spuściłem z niego wzrok, a moja sakiewka zniknęła. No właśnie. Mógłbym odzyskać twoje złoto. A? A czemu niby miałbyś to zrobić? To bardzo typowe. Zawsze to powtarzała. Mąż uważa inaczej. Chcę części złota jako nagrodę. Najpierw odzyskaj moją sakiewkę, a dopiero wtedy pogadamy o twojej nagrodzie. Na luziku. Dlaczego nie zawołałeś strażników? Reagują tylko wtedy, jeśli się złapie złodzieja na gorącym uczynku. A kiedy zauważyłem, że sakiewka zniknęła, tego drania już nie było. Ile było w sakiewce? 50 sztuk złota. To całkiem sporo w dzisiejszych trudnych czasach. Zobaczę, co da się zrobić. Ostrożnie. Jeśli pobijesz tego drania, zajmie się tym straż miejska. Ostatnimi czasy zaczęło się tu robić naprawdę ciężko. Od chwili, gdy paladyni przybyli do miasta, strażnicy miejscy rozdają surowe kary za udział w bijatykach. Więc lepiej coś wymyśl. Postaram się. No i jak widzicie, kolejne zadanie. Co wiesz na temat gildii złodziei? Słuchaj, jeśli odzyskasz moje złoto od tego Rengaru, powiem ci, co wiem. Dobra, brzmi okej. Pokaż mi, co tam masz. Masz zwój światła, w ogóle masz bardzo dziwny asortyment. Przyszło nam życie w niedobrych czasach. Jeszcze tutaj jest jeden gościu i on chyba też będzie miał dla nas zadanie. Jestem Hakon, handlarz bronią. W dzisiejszych czasach każdy powinien nosić broń, szczególnie poza miastem. Opowiedz mi o terenach wokół miasta. Zrobiło się tam cholernie niebezpiecznie. Po pierwsze, z powodu bandytów. Po drugie, z powodu dzikich bestii. Nawet zwierzęta głodują w dzisiejszych czasach. Dlatego zapuszczają się coraz bliżej miasta. Co wiesz na temat paladynów? Ci goście doprowadzają mnie do ruiny. W mieście można kupić co najwyżej krótkie miecze. Wszystko, co jest dłuższe niż pół metra, zostaje przez nich skonfiskowane. A w zamian mogę sobie za darmo pomieszkać w gospodzie. Doprawdy? Skąd bierzesz broń? Do tej pory kupowałem broń od kowala Harada. Jednak teraz Harad produkuje miecze tylko i wyłącznie na użytek paladynów. Pracuje dla nich jak szalony, dzień i noc. I to za darmo. Uważa to za swój obowiązek. Dlatego mogę ci zaoferować jedynie resztki moich towarów. Co wiesz na temat bandytów? Co wiem na temat bandytów? Obrabowali mnie w drodze do miasta. I nie tylko mnie. Krążą po okolicy już od jakiegoś czasu. Straż próbowała ich znaleźć, ale nic z tego. Ta, nic z tego, oni są przy głupiej latarni. Czy wiesz, kto ze straży brał udział w poszukiwaniach? Nazywa się Pablo. On i jeszcze parę osób próbowali odnaleźć kryjówkę bandytów. Na próżno. Czy wiesz, gdzie przebywa Pablo? Patroluje miasto. Znajdziesz go albo na placu świątynnym, albo w dolnej części miasta. To ciekawe. Gdzie cię napadli? W pobliżu farmy Akila. Idź do bramy miasta i udaj się drogą w prawo. Po jakimś czasie dojdziesz do schodów. To stamtąd nadeszli ci dranie. Założę się, że mają kryjówkę w lesie. To już wiem, gdzie to jest. Wierzę w to. Zajmę się tym. Co? Ty się nimi zajmiesz? Zupełnie sam? Chyba musisz być niezłym wojownikiem, co? Ile mi za to zapłacisz?
To niebezpieczne zadanie. No dobrze. Jeśli pokonasz bandytów, dostaniesz ode mnie 100 sztuk złota. Załatwione. Pokaż mi swoje towary. Dobra, widzę, że twoja najsilniejsza broń to jest to, co mam, czyli mnie to na razie nie obchodzi. Ktoś musi pracować. Dobra, ogarnęliśmy, widzę tutaj. Pablo, nie wiem, powinien gdzieś się tu kręcić. Nie wiem, która jest godzina w giereczce. 16:48. On często stoi tutaj, ale chyba nie tym razem. To nie jest Pablo, nie. Chociaż jeszcze tutaj też stał jakiś gościu wcześniej. Jest tutaj może Pablo? Nie, to jest jakiś też inny gość. Czyli pewnie jest gdzieś na dole. Dobra, wiecie co? Pogadajmy jeszcze z tymi ludźmi. Bo tutaj jest jeszcze Regis i ten gościu, który chyba sprzedaje Matea rzeczy. Hej, nowy w mieście, co? Tak, ale co ci do tego? Niedawno przybyłem z kontynentu. Teraz włóczę się bez celu. Złoto niemal mi się skończyło. Nie pozostanie mi więc chyba nic innego, jak tylko przyłączyć się do straży. Nie chcę tego jednak. To żadna przyjemność zostać rozszarpanym przez orków w imię króla. Co możesz mi powiedzieć na temat straży? Jeden z paladynów przejął niedawno dowodzenie. Niejaki Lord André. Próbuje zmobilizować połowę miasta do walki przeciwko orkom. Jednak, żeby się zaciągnąć, trzeba być obywatelem miasta. Z tego co wiem, to nie będąc obywatelem, można trenować, nie zostanie się jednak oficjalnie przyjętym. Co jeszcze możesz mi powiedzieć o Lordzie André? Wiem, że objął także funkcję sędziego. Jeśli wdasz się w jakieś kłopoty w mieście, będziesz musiał przed nim odpowiadać. Zdarzyło mi się raz wdać w bójkę z jednym z obywateli. Ten pobiegł z płaczem do Lorda André i doniósł na mnie. Ta drobnostka kosztowała mnie 50 sztuk złota. Całe szczęście, że zajście miało miejsce w nocy i nie było świadków. Im więcej osób naskarży na ciebie władzą, tym wyższą karę dostaniesz. To tylko gadanie. Z kim się pobiłeś? Koleś nazywa się Valentino. Często przesiaduje w knajpie w pobliżu świątyni. Na ogół nie uznaje przemocy, ale ten człowiek zasłużył na to, żeby przerobić mu trochę facjatę. Czy ostatnio wydarzyło się coś ciekawego? Można by tak powiedzieć. Okradziono Bospera, miejscowego łuczarza. Co za tupet. Koleś po prostu wszedł do sklepu w środku dnia. I zabrał stamtąd łuk. Nie wiem, czym on się. Bosper wyskoczył za nim jak poparzony, krzycząc: stój, zatrzymaj się, draniu! Złodziej jednak był szybszy. No tak, to wiemy. To będziemy się chyba gildią złodziei zajmować w przyszłym odcinku. Cześć, Rupercik. Witaj, nieznajomy. Pewnie jesteś głodny i spragniony, a może zerkniesz okiem na moje towary? Nie potrafi niczego zatrzymać dla siebie. Potrzebuję pieniędzy. Szukam pracy. Słyszałem, że Bosper ma jakieś problemy z zaopatrzeniem. Jego sklep znajduje się kilka kroków stąd. Mówią, że ponoć dobrze płacisz. Co sprzedajesz? W tej chwili wybór jest niewielki. Ten cholerny właściciel ziemski przerwał dostawy, a to, co skupujemy z małych farm, nie wystarcza, by zaspokoić potrzeby miasta. Powiedz mi proszę coś więcej o buncie chłopów. To dość proste. Onar, bogaty właściciel ziemski, przestał płacić miastu podatki. Wyobraź sobie, jesteśmy w stanie wojny z orkami, a ten snob chce zagarnąć wszystko dla siebie. W zwykłych okolicznościach straż miejska szybko zajęłaby się tą sprawą. Ale uważaj, bo teraz będzie najlepsze. Powiadają, że Onar zatrudnił najemników, których zadaniem jest odpędzanie oddziałów straży miejskiej. Nie wiem, czym on się tak denerwuje. Najemnicy! Mówię ci, to wszystko skończy się wojną, jakby jednej było nam za mało. To było oczywiste. Co wiesz o najemnikach Honara? Słyszałem, że większość z nich to byli skazańcy z kolonii górniczej. Ich przywódca był chyba jakąś grubą rybą na królewskim dworze. Generałem czy kimś takim. Wygnano go jako zdrajcę. Ciężkie czasy nastały. Nie sądzę. No to już powinno nam podpowiedzieć, kogo spotkamy na farmie Honara. Właściwie to chciałem się widzieć z paladynami. Niewielka jest na to szansa. Od kiedy paladyni urządzili swoją siedzibę w górnym mieście, ciężko jest się tam dostać. Nie sądzę, żeby coś. Czy możesz mi pomóc dostać się do górnego miasta?
Ja? Wierzę w to. Niemożliwe. Nie mam tu właściwie nic do powiedzenia. To było oczywiste. W dolnej części miasta jest tylko kilka osób, których wpływy mogłyby ci zapewnić wstęp do górnego miasta. Jedną z nich jest mój szef, Mateo. To z nim powinieneś porozmawiać. Dobra. Spokój. Nie opowiadaj mi takich rzeczy. Jakich innych wpływowych obywateli miałeś na myśli? Najważniejszymi osobami w tej części miasta są działający na tej ulicy kupcy i rzemieślnicy. Powinieneś nająć się u któregoś jako czeladnik, tak jak ja. Od kiedy pracuję dla Matea, miastowi nabrali do mnie szacunku. Nie wiem, czym on się... Gdzie go znajdę? Stoisz właśnie przed jego sklepem. Prawie go nie opuszcza. Wejdź do środka. W porządku, wiecie, ja to tylko pokaż mi swoje towary. Te dialogi przeklikuję, żeby tego nie było. I żeby wiedzieć, że jakiegoś zadania nie omijam. W ogóle, czy ja Mateo mogę może podziękować, czy niekoniecznie? Ode mnie nikt się tego nie... Nie, nie mogę nic zrobić. Dobra, moi drodzy, wydaje mi się, że zakończymy w tym miejscu odcinek. Trochę dialogów, ale chciałam nadrobić te rzeczy, które ominęliśmy w poprzednich odcinkach. W kolejnym tak się nastawiam, żeby iść do dzielnicy portowej i żebyśmy ogarnęli sprawę Rengaru, czyli ogólnie tej całej gildii właśnie złodziei. Jak widzicie, całkiem sporo nam się robi tutaj teraz zadań. No i właśnie część jest związana jakby z gildią złodziei, także to by było fajnie zrobić. Nie będę zapisywała się na targowisku, bo tam Watra zgada, także nie chcę umrzeć, że tak powiem. No i co, moi drodzy, ja już mam bardzo serdecznie... Jezu, nie umiem się wysłowić. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za obejrzenie dzisiejszego odcinka. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeżeli tak, zachęcam Was do zostawienia po sobie łapki w górę, komentarza, subskrypcji. Ja lecę montować dla Was ten film i w kolejnym ogarniemy dalej sprawę w mieście portowym Korinis. Trzymajcie się i cześć!